Panie profesorze, czy możemy zaczynać? Oczywiście. Witam bardzo serdecznie pana doktora habilitowanego Krzysztofa Gwozda z Uniwersytetu Jagiellońskiego i będziemy dziś rozmawiać o okręgach i miastach przemysłowych w Polsce, o czynnikach deindustrializacji. Będzie mi widać. Tak. Dzień dobry Państwu. Na początek chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie. Jeśli Państwo pozwólcie, podzielę się krótką refleksją. Ja tu byłem pierwszy raz u Państwa dokładnie 20 lat temu, jako świeżo upieczony doktorant. Pamiętam, że wtedy pan profesor Gorzelak miał swoje wystąpienie i tak w życiu bym nie przypuszczał, że kiedyś stanę z drugiej strony. Także bardzo Państwu dziękuję za zaproszenie. Jak Państwo wiecie, nazywam się Krzysztof Gwozd. Jestem pracownikiem Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasz zakład od lat 2000 nazywa się Rozwoju Regionalnego, ale tak naprawdę genetycznie byliśmy zakładem geografii przemysłu. Także my ten przemysł gdzieś tam mamy w genach, odziedziczony po profesorze Kortusie. Ja oczywiście jestem uczniem profesora Domańskiego, także raczej nie mogło być inaczej. To taka trochę ścieżka, zależność od ścieżki, tak, że gdzieś tam człowiek korzysta ze osiągnięć swoich mistrzów. A tak się składa, że pochodzę z Górnego Śląska, więc tak naprawdę no, siłą rzeczy ten przemysł zawsze był wokół mnie od małego. I zacząłem się dawniej temu zastanawiać, kiedy jeszcze w latach 90. wpadła mi w ręce taka klasyczna praca Roya Hudsona na temat deindustrializacji Wielkiej Brytanii. On później taką myśl postawił, że właściwie takim jednym z kluczowych wyzwań dla analizy jest rozwikłanie przyczyn czy poznanie uwarunkowań, mechanizmów, wskutek których jedne miasta i regiony przemysłowe rozwijają się w ten sposób, że wychodzą obronną ręką transformacji, inne zaś stagnują, jeszcze inne opadają, więc pytanie o mechanizmy i czynniki tego procesu. I jakbyśmy popatrzyli, proszę Państwa, na interpretację, to właściwie są takie dwa podejścia. Jedno nazwałbym je optymistycznym. Profesor Kuciński użył on dziś takiej metafory hipoteza zapadkowa, która generalnie, tok myślenia jest taki, że nawet jeśli w jakimś obszarze mamy do czynienia z deindustrializacją, czyli dużym, istotnym i quasi, przynajmniej w perspektywie średniookresowej, spadkiem bezwzględnym zatrudnienia w przemyśle, właściwie jest to dość okresowe, ponieważ naturalne mechanizmy równowagowe przywracają ośrodkom i regionom przemysłowym ich funkcje przemysłowe. To nawiązuje troszkę do takich ujęć równowagowych z lat 70., między innymi koncepcji Richardsona, który argumentował w ten sposób, że deindustrializacja powoduje poprzez zmniejszenie się popytu na pracę znaczący spadek wynagrodzeń. To z kolei wzmacnia konkurencyjność firm istniejących, ściąga inwestorów zagranicznych, to z kolei znowu rodzi popyt na pracę, no i następuje reindustrializacja. To jest takie dość optymistyczne myślenie. Ono ma potwierdzenie w kilku innych hipotezach. To z lat 70. kilka prac, na przykład McCorda i Lowa, oni podkreślali, że właściwie relacja między industrializacją a urbanizacją jest dość mocno jednostronna. Nawet jeśli przemysł zanika, to ośrodek miejski rzadko kiedy. Oczywiście mieliśmy takie przypadki, ale generalnie jeśli chodzi o średnie czy duże miasta, raczej ja takich przypadków nie znam. Z moich obszarów badań klasycznym przykładem jest miasto Ongiś Królewska Huta, dzisiaj Chorzów,
gdzie właściwie tradycyjny sektor przemysłowy w latach 80. już zanikł, no a miasto ma się całkiem nieźle. Z drugiej strony warto też przytoczyć argumentację Fujity i Krugmana. Oni w latach 2000 przeprowadzili taką ciekawą symulację, zastanawiając się, patrząc, jak miasto przemysłowe rośnie i co się dzieje, kiedy ono maleje. I okazywało się, że korzyści aglomeracji, które sprawiają, że ośrodek utrzymuje pewną samo powtarzalność rozwoju, tak naprawdę jeśli ośrodek się kurczy, tak naprawdę ten punkt bifurkacji jest troszkę niżej niż punkt, który sprawia, że ta aglomeracja powstaje. Natomiast w pewnym momencie oczywiście można spojrzeć na to z innej perspektywy, z perspektywy pesymistycznej z kolei, która wyraża się metaforą kurczącego się miasta. Jak Państwo wiecie, kurczenie się w ostatnich 10 latach stało się bardzo popularne. Przecież najczęściej to jest tak, że owo kurczenie jest rozumiane w kategoriach demograficznych. To jest nie do końca to, o co chodziło autorom koncepcji. Tak można powiedzieć, że to wielowymiarowe kurczenie polega na upadku demograficznym, powiązanym z upadkiem gospodarczym, społecznym, przestrzennym w postaci czy to spirali upadku, jak mówi jedna z koncepcji, czy też systemu, zresztą nie jest to koncepcja nowa, bo wywodziła się już z ujęcia Nordorowskiego dodatnich sprzężeń zwrotnych. No kluczowe tutaj, proszę Państwa, o ile w tej hipotezie optymistycznej podkreśla się to, że praca tanieje, no w spirali upadku podkreśla się przede wszystkim to, że migracje oraz kultura bezrobocia tak naprawdę powoduje upadek etosu pracy, spadek kompetencji, zastąpienie kultury pracy przez kulturę bezrobocia, no i w efekcie odtworzenie w funkcji przemysłowych w tym miejscu może być trudne. W każdym razie to jest troszkę tak, że realna trajektoria ośrodków przemysłowych jest bardziej faktem empirycznym niż teoretycznym. Jakbyśmy popatrzyli na doświadczenia wybranych okręgów i miast przemysłowych w Polsce w ostatnich 30 latach, to rozpisawszy to w klasycznej takiej tabeli czteropolowej, kiedy mamy z jednej strony nasilenie procesów deindustrializacji, a z drugiej strony powstawanie dynamicznych działalności gospodarczych, właściwie moglibyśmy każdą z tych pól wypełnić jakimiś przykładami. Ja przypomnę tylko to, bo czasami w Polsce przez pewien w różnych mediach niekiedy dominuje taka narracja deindustrializacji, całkiem sporo książek się na ten temat ukazało. Warto oczywiście przypomnieć o tym, że Polska po 90 roku jest krajem wielkiego sukcesu przemysłowego, że wartość produkcji sprzedanej w porównaniu z rokiem 90 w cenach stałych wzrosła co najmniej czterokrotnie, przy oczywiście bezwzględnym spadku zatrudnienia, mniej więcej o 1/3 pracuje w przemyśle mniej niż pracowało w 90 roku. No ale to się wiąże z wieloma procesami, o których może w tym momencie nie będę mówił. Natomiast oczywiście to selektywne znikanie w niektórych ośrodkach doszło do bardzo silnego spadku miejsc pracy. Przykładowo w Okręgu Sudeckim było to ponad połowę, w wielu innych miastach było to nawet o 3/4. W każdym razie, gdybyśmy popatrzyli na tą tablicę, to ja tutaj na żółto podkreśliłem kilka okręgów, którym chciałbym się w dzisiejszym wystąpieniu przyjrzeć trochę bliżej, mianowicie Okręg Górnośląski, Okręg Sudecki, jako przykład okręgów, które przeszły silną deindustrializację tradycyjnych branż, a równocześnie utrzymały w dużej mierze swoją dynamikę gospodarczą, oraz dwa miasta, Mielec i Starachowice, które również doszło do załamania się na lokalnym rynku pracy na początku lat 90., kiedy główny pracodawca przeżywał bardzo duży kryzys i też mieliśmy do czynienia w ostatnich 30 latach dość różną odpowiedzią tych miast na procesy deindustrializacji. Jeśli czas mi pozwoli, to może na koniec kilka słów o bardzo ciekawym przypadku Bielska-Białej, miasta, które straciło swój dominujący sektor włókienniczy, natomiast w przeciwieństwie na przykład do Okręgu Łódzkiego, w Bielsku-Białej jakieś większe negatywne efekty utraty znaczącego sektora czy sudeckiego chociażby nie nastąpiły. W każdym razie, zanim przejdziemy, proszę Państwa, do empirii. Kilka słów na temat interpretacji, teorii, pytań, które sobie zadawałem. De facto moje dzisiejsze wystąpienie będzie swego rodzaju podsumowaniem różnych badań, które w ostatnich 10 czy nawet 15 latach w zespole profesora Domańskiego żeśmy realizowali. One dotyczyły bardzo różnych miejsc, od Okręgu Górnośląskiego, którymi się tradycyjnie specjalizujemy, właśnie przez Bielsko, przez Mielec, przez Starachowice, przez jeszcze inne studia przypadku, o których będzie być może okazja napomnieć. Czyli w każdym razie chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli sobie, zaczynając od pytania o czynniki de- i reindustrializacji,
próbując dociec przyczyn, dlaczego niektóre obszary utrzymały swoją dynamikę rozwojową właśnie mimo kryzysu branż dominujących i z czego wynika zdolność szybszego i skutecznego przystosowania się niektórych obszarów. Jak Państwo pozwólcie, ponieważ jeśli chodzi o branżę, my też jesteśmy dość mocno zaangażowani w badania przemysłu samochodowego, jego przemian przestrzennych. Ten przemysł bardzo dobrze ilustruje szereg faktów, o którym chciałbym dzisiaj mówić. Tak naprawdę, jeśli popatrzymy, proszę Państwa, na czynniki lokalizacji zakładów przemysłowych, to tak de facto na poziomie regionalnym zaznaczają się trzy główne, czyli zasoby wykwalifikowanej kadry, korzystne położenie względem rynków zbytu i dostępność komunikacyjna. Na poziomie lokalnym dochodzi jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, o którym pan profesor Gorzelek wielokrotnie pisał, chodzi o jakość przywództwa, o jakość polityki lokalnej. I tak naprawdę, jak popatrzymy sobie na geografię nowych zakładów przemysłu motoryzacyjnego między rokiem 1990 a 2016, kiedy akurat ta baza nam się kończy, powstało w Polsce około 330 nowych fabryk przemysłu samochodowego. W ponad 80% były to zakłady firm z kapitałem zagranicznym. Jak popatrzymy sobie na dynamikę, to w efekcie w pierwszym okresie transformacji mieliśmy do czynienia z lokalizacją, która była motywowana przede wszystkim jednak zasobami wykwalifikowanej kadry. I tak naprawdę zwraca to uwagę przypadek południowej Wielkopolski, która w wczesnych latach 90. stała się dość istotnym miejscem lokalizacji inwestycji, między innymi z kapitałem japońskim. Oczywiście Górny Śląsk, no ale także kwestia rynku zbytu, widać wyraźnie podział na Polskę południowo-zachodnią i całą resztę. Wtedy jeszcze dość istotnym miejscem lokalizacji firm był Okręg Warszawski. Jak popatrzymy, pójdziemy dalej w kierunku czasów nam bliższych. Po tym, jak ruszył dość mocno w Polsce program specjalnych stref ekonomicznych, pojawiły się nowe duże zakłady w województwie podkarpackim, przede wszystkim Mielec, Stalowa Wola, okolice Tarnobrzega. Wzmocniony został obszar górnośląsko-krakowski, jednak coraz więcej inwestycji, jak Państwo widzicie, na tej środkowej rycinie zaczęło być przyciąganych przez województwo dolnośląskie. I tak naprawdę w ostatnich 10 latach ta dostępność komunikacyjna okazuje się dość kluczowa i bliskość także wielkiego środkowo-kubickiego klastra przemysłu motoryzacyjnego w Czechach, obejmujące Czechy, Słowację, północne Węgry. I jak Państwo patrzycie sobie na tej trzeciej rycinie, tutaj dość wyraźnie widać tak naprawdę, jakbyśmy popatrzyli sobie, ja to może pokażę tutaj. Przepięknie nam widać tak naprawdę wzrost zatrudnienia czy nowe zakłady wzdłuż autostrady A4. Czyli można by powiedzieć podstawowe trzy czynniki ilustrujące przyciąganie tej w sumie kluczowej w tej chwili branży dla przemysłu polskiego. Natomiast kolejną kwestią dość istotną jest to, jeśli mamy do czynienia z ponad blisko 300 nowymi zakładami firm zagranicznych, to jest pytanie, na ile następuje terytorializacja tych firm, zakorzenienie ich w łańcuchach produkcyjnych, a przede wszystkim na ile na tym zaczynają korzystać ich dostawcy lokalni. I tutaj kolejne badanie pokazujące firmy, które posiadają w tej chwili kluczowy dla branży motoryzacyjnej certyfikat IATF 16949, można by powiedzieć, że kto tego certyfikatu nie ma, właściwie nie uczestniczy w produkcji na rzecz branży automotive. My mamy bazę globalną tych certyfikatów, więc tak naprawdę analiza to jest wyciąg z 2015 roku. On pokazuje bardzo dwie ciekawe rzeczy, że ta terytorializacja, jak Państwo patrzycie sobie z lewej strony, mamy firmy zagraniczne, przepraszam, na górze mamy firmy z kapitałem zagranicznym, na dole firmy z kapitałem krajowym, że terytorializacja, zakorzenienie inwestorów zagranicznych następuje w okręgu górnośląskim w największym stopniu, także częściowo w okręgu podkarpackim, natomiast jeśli chodzi o Dolny Śląsk, właściwie gdzie mamy największe skupienie w ostatnich 10 latach obok górnośląskiego nowych branż samochodowych, to zakorzenienie de facto, przynajmniej w 2015 roku, z którego pochodzi akurat ta rycina, jeszcze nie nastąpiło. Także ta terytorializacja systemów innowacji to też jest dość istotne zagadnienie dotyczące dalszego rozwoju przemysłu w poszczególnych obszarach. I teraz powstaje pytanie znowu o mechanizmy rozwoju. Także z jednej strony rozbudowa sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad, które, jak pokazują badania, okazała się dużo bardziej skuteczna niż polityka państwa w postaci specjalnych stref ekonomicznych. To jest wycina pokazująca najnowsze dostępne posiadane przez nas dane według gmin dotyczące liczby zatrudnionych oraz wielkości nakładów inwestycyjnych w poszczególnych gminach objętych polityką strefową. Jak wiemy, te strefy przechodziły bardzo różne meandry, tak de facto od
w tym roku mija 25 lat, ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych od pierwszej lokalizacji w Mielcu w 1995 roku, poprzez to, że w tej chwili cała Polska jest wielką jedną strefą ekonomiczną. I tak naprawdę, jak popatrzycie zwłaszcza Państwo na rycinę dotyczącą skumulowanych nakładów inwestycyjnych, no to ewidentnie widać, że może poza samą Warszawą tak naprawdę rozmieszczenie inwestycji nawiązuje do struktury zainwestowania w ludności i uprzemysłowienia Polski, czyli do tego słynnego trójkąta Wrocław, Rzeszów, Gdańsk. Troszeczkę inaczej jest, jeśli chodzi o zatrudnienie, no ale mimo wszystko też właściwie można by powiedzieć, ponieważ inwestorzy de facto dla nich strefy tworzy się tam, gdzie oni chcą, nawet różnicowanie tak naprawdę intensywności wsparcia od 15% do 50% w ramach obecnej perspektywy nie jest na tyle silnym czynnym, żeby tak naprawdę kierować inwestorów do regionów, które być może Państwo by chętniej widziało, zwłaszcza Polski Wschodniej. Czyli przechodząc teraz od strony ogólniejszych czynników lokalizacji do bardziej czynników endogenicznych, bo tak właściwie zawsze procesy deindustrializacji czy reindustrializacji, teraz można by powiedzieć, taki efekt gry między z jednej strony upadkiem istniejących przedsiębiorstw, tak naprawdę co jest sprawą naturalną, ich restrukturyzacją, no i pojawianiem się nowych inwestorów, czy to wewnętrznych, czy to zewnętrznych. I pytanie właśnie jest, to jest dość kluczowe, bo nawet jak niektórzy mówią, może z punktu widzenia teoretycznego nie tyle ciekawe jest poznanie czynników czy mechanizmów upadku, ile ciekawsze jest to poznanie w sposób, za pomocą jakich mechanizmów dany ośrodek, który doznał regresu, wychodzi z tego regresu. Czyli tak naprawdę koncentracja najczęściej na czynnikach endogenicznych związanych z cechami lokalnymi czy też regionalnymi. I w tym kontekście zwłaszcza dziedziny, którą ja się zajmuję, czyli związku nowych branż z cechami terytorium wykształconymi w toku historycznego rozwoju. Czyli pytanie, czy jeśli jest, a jak tak, w jaki sposób on przebiega, jaki on jest silny, czyli związek dynamicznych branż przemysłowych, nowych działalności gospodarczych z wcześniejszą gdzieś tam specjalizacją regionów i ośrodków przemysłowych. I tutaj, jeśli Państwo pozwolicie, to kilka slajdów teorii, zanim przejdę do empirii, tych czterech przypadków Kutaśląskiego, Sudeckiego, Mielca i Starachowic. No, ja osobiście bardzo lubię typologię Lestera, który już jakiś czas temu pokazał takie cztery główne mechanizmy tworzenia nowej ścieżki rozwoju. W tym wypadku możemy ją zawęzić do reindustrializacji. Więc przede wszystkim lokalna przedsiębiorczość w branżach, które nie miały tradycji na danym terenie. W tej chwili mamy wielką dyskusję o innowacyjnych chociażby startupach w wielu miejscach w Polsce. Drugi mechanizm, czyli import technologii, poprzez po prostu lokalizację zakładów inwestorów zewnętrznych, czy to z kapitałem krajowym, czy to z kapitałem zagranicznym. Trzeci element, dywersyfikacja w kierunku branż powiązanych, czyli rozwój, który można by powiedzieć idzie po linii technologicznej wypracowanej w przeszłości, ale branża często o wyższej wartości dodanej, o nieco wyższym stopniu zaawansowania technologicznego. No i wreszcie kolejna, czwarta ścieżka, czyli modernizacja już istniejących branż poprzez rozwój nowych technologii. W tej chwili dyskutujemy chociażby o przemyśle 4.0. Pytanie, na ile on będzie elementem modernizującym istniejące w danym obszarze branże. Nie wiem, w przypadku Górnego Śląska może chodzić to przeskok od tradycyjnego wydobywania do na przykład technologii zgazowania podziemnego węgla. Taki przykład tej czwartej ścieżki. I oczywiście możemy na to spojrzeć z dwóch perspektyw. Ja tu się posłużę typologią profesora Stryjakiewicza. Tak zwanej gospodarki tradycyjnej, kiedy rozwój idzie za inwestycjami, no i ścieżki rozwoju tak zwanej nowej, kreatywnej gospodarki, gdzie rozwój idzie przede wszystkim za kreatywnymi ludźmi, którzy tworzą firmy. To też jest jedno z pytań, czy w ogóle rozwój nowej, kreatywnej gospodarki w zakresie przemysłu gdzieś w Polsce występuje w oparciu właśnie o tą drugą ścieżkę, bo jeśli chodzi o pierwszą, to sprawa jest dość oczywista, tutaj mnóstwo przykładów możemy podać. I teraz, proszę Państwa, jeśli popatrzymy sobie na debaty, toczy się ich szereg o tym, w jaki sposób historycznie rozwinięte cechy danego miejsca wpływają na zdolność odtwarzania sukcesu,
to tak naprawdę możemy odwołać się do wielu ram interpretacyjnych. I znowu, z jednej strony mamy ujęcia, jak klasyczne arturowskie ujęcie path dependence, że nowe działalności, powstanie nowej działalności w przestrzeni jest losowe, jest wypadkiem pewnych nieprzewidzianych wydarzeń. Tak on przynajmniej próbował on gdzieś wyjaśnić przykład sukcesu Doliny Krzemowej. No bo jest to dla nas geografów dość abstrakcyjne, tak, bo tradycyjnie te cechy miejsca, to można by powiedzieć ich wykazywanie, że jednak geografia miała znaczenie i ukształtowane historycznie cechy miejsca kształtują w jakiś sposób to, co może się w danym miejscu zdarzyć. No ja tutaj dalej uważam, że jedną z ciekawszych koncepcji z tego zakresu jest koncepcja warstw inwestycji Doreen Massey z połowy lat 80. Czyli pytanie o tą strukturyzującą rolę przestrzeni, czyli od nihilizmu tak naprawdę do wręcz determinizmu albo pośredniczącej roli przestrzeni. I tak naprawdę znowu w tym nurcie możemy pokusić się o badanie cech składających się na odporność, rezyliencję, czy wręcz antykruchość, czyli korzystanie z szoków czy kryzysów, że dany ośrodek przez kryzys wychodzi znacznie silniejszy niż był przed kryzysem, to jest coś więcej niż prosta odporność. Po drugie, na coraz większego znaczenia, ja też muszę Państwu się przyznać, kiedy tak, nie wiem, tak analizuję różnego rodzaju czynniki, że coraz bardziej przekonuje mnie koncepcje jednak kładące nacisk na społeczno-kulturowe uwarunkowania reindustrializacji, czyli rola przede wszystkim miękkich kapitałów społecznego, ludzkiego, czy też ostatnio dyskutowana, zwłaszcza wśród regionalistów, o proweniencji ekonomicznej koncepcja terytorializacji, prawda, czyli nawiązując do prac profesor Jewtuchowicz. No i wreszcie pytanie o ujęcia relacyjne, instytucjonalne, tak naprawdę wywodzące się z myślenia Dickera i Malmberga o tak zwanym firm territory nexus, czyli relacje z jednej strony, w jaki sposób cechy firmy kształtują terytorium, a z drugiej strony, jak cechy terytorium wpływają na firmy swojego czasu. Myśmy z profesorem Domańskim próbowali analizować szereg zjawisk w postaci tak zwanej koncepcji zlokalizowanej zdolności, o których jeszcze za chwilę powiem. I teraz powoli kończąc tą część teoretyczną, jeśli popatrzymy, proszę Państwa, z punktu widzenia geografii ekonomicznej, która to podejście, ewolucyjnej geografii ekonomicznej, którą to podejście jest mi szczególnie bliższe, to znowu ta koncepcja przede wszystkim jest bardzo dobra w wyjaśnieniu przyczyn regresu danych ośrodków i regionów przemysłowych. Natomiast dopiero w tej chwili można by powiedzieć, coraz większy nacisk kładziony jest nie tyle na path dependence, ile na path creation, czyli jakie czynniki, mechanizmy powodują odnowienie ścieżki rozwojowej, bo to, w jaki sposób okręgi czy miasta przemysłowe wpadły w taką zastojową ścieżkę rozwojową, to znaczy po okresie dynamicznego wzrostu ich rozwój został wręcz usztywniony czy utrwalony w grupie czy też w trajektorii dominujących branż i w efekcie to wyjście odbywało się najczęściej przez szok zewnętrzny i zawsze towarzyszyła, prawie zawsze towarzyszyła mu faza upadku, z wyjątkiem takich miejsc jak Bielsko-Biała, które z tego widzenia są bardzo ciekawym case'em teoretycznym, bo tam jak wiemy upadek dominującej branży nie spowodował jakiejś wielkiej fazy kryzysu. I znowu jest to tłumaczone szeregiem różnego rodzaju wyjaśnień od oligopolistycznych struktur terytorialnych, które tak naprawdę powodują zamknięcie systemu innowacji w takich silosach, jego mocne ograniczenie, poprzez szereg czynników społeczno-kulturowych, tutaj największą karierę chyba zrobiło pojęcie kultury zależności, czyli niska przedsiębiorczość, uzależnienie od pracy najemnej, specyficzna struktura społeczna, niedobór na przykład klasy średniej, niedobór inteligencji humanistycznej, która przynajmniej jak uważają humaniści, ma dużo większe znaczenie w kreowaniu nowych, przełomowych myśli niż środowiska techniczne. W przypadku mentalnego, politycznego uwięzienia na ścieżce, to co profesor Stojakiewicz nazywa patologiczną homeostazą, związek polityki, gospodarki oraz instytucji badawczo-rozwojowych. No my tutaj na Górnym Śląsku to mieliśmy klasyczny swego czasu, to dzisiaj zresztą gdzieś tam istniejący system wielokrotnego uwięzienia na ścieżce. On by też był typowy dla tych miast, o których chciałbym mówić. Jak myśmy w 2005 roku prowadzili badania w Mielcu, to tam wtedy nam wielokrotnie opowiadano o takim powiedzeniu, że w latach 80. w Mielcu uważano, że dwie rzeczy będą wieczne, Związek Radziecki i PZL WSK Mielec.
PZL przetrwało. W Starachowicach z kolei kiedyś było takie powiedzenie, że Starachowice to jest miasto, a miasto Starachowice to jest fabryka Stara. Także ten sentyment do Starego jest wszechobecny. W Bytomiu, mieście najsilniej doświadczonym przez procesy deindustrializacji, do dzisiaj wszyscy z sentymentem wspominają, kiedy Bytom wytwarzał 2% polskiego PKB, było tam 7 kopalń i 2 huty. I to myślenie wstecz jest w miastach uzależnionych od tradycyjnego przemysłu bardzo silne, nawet jeśli ten tradycyjny przemysł de facto wiadomo, że raczej on w dane miejsce nie wróci. I wracając, proszę Państwa, do naszych przykładów. Zacząłbym od dwóch przykładów regionalnych, czyli Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Sudetów, a następnie przeszedłbym do dwóch miast przemysłowych, czyli Mielca i Starachowca. Więc tak, kiedyś symboliczny obraz przemian, jak ktoś z Państwa jeszcze nie był, na terenie byłej kopalni Katowice, to serdecznie zapraszam. Jest to zresztą temat na osobną opowieść, w jaki sposób strefa kultury w Katowicach dość radykalnie zmieniła postrzeganie miasta Katowice i jaki był efekt tych inwestycji, a w ogóle trajektorię rozwoju miasta. Sprawa jest dosyć świeża, ale już pewne efekty są bardzo widoczne. W każdym razie to jest taki dość ciekawy obraz, można by powiedzieć, na przykład trochę taka alegoria sukcesu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, który mimo, że w okresie 1989-2014-15 z tego okresu danych pochodzą, było blisko 400 tysięcy miejsc pracy, niespełna 300 tysięcy w górnictwie węgla kamiennego, 85 tysięcy w hutnictwie żelaza i metali nieżelaznych. Tak naprawdę mimo prognoz lat 90. on nie stał się jakimś wielkim problemowym obszarem Europy, stał się miejscem, co było w sumie dość niespodziewane, największych inwestycji kapitału zagranicznego w Polsce, największym skupieniem nowych zakładów produkcyjnych, przede wszystkim w branży samochodowej, ale nie tylko, a także jak popatrzymy sobie na różnego rodzaju chociażby rankingi atrakcyjności inwestycyjnej robione przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, może już dłużej nie robiony, w postaci z 2016 chyba roku pochodzi, jak i Szkołę Główną Handlową, to tak właściwie Górnośląski Okręg Przemysłowy, czy może nie Województwo Śląskie, czy subregion centralny jest dalej numer jeden, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną dla przemysłu w Polsce. Jakkolwiek oczywiście te procesy były bardzo selektywne w przestrzeni. Ja na czerwono zaznaczyłem miejsca, gdzie działały kopalnie węgla kamiennego i huty i właściwie to jest bardzo strefowo zróżnicowane. Przemysł bardzo silnie się skurczył w północnej części dawnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, znacznie mniej w części południowej. To oczywiście doprowadziło do znaczących przesunięć, jeśli chodzi o strukturę funkcjonalną tego obszaru. Też rycina, która ma już parę lat, ale z racji tego, że nowych badań dojazdu do pracy nie ma, więc ciągle pozostaje aktualna, tu ewidentnie widać to, co się stało w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym, który z okręgu policentrycznego de facto stał się takim okręgiem, jak kiedyś pisał Markusen, hub and spoke, kiedy Katowice właściwie są głównym ośrodkiem gospodarczym. I właściwie z punktu widzenia gospodarczego to już jest bardziej aglomeracja katowicka niż policentryczna konurbacja katowicka, ale oczywiście mamy silne pola działalności przede wszystkim przemysłowej na obrzeżach. Tutaj podobnie jak w innych obszarach metropolitalnych, warszawskim, krakowskim, łódzkim, wrocławskim czy poznańskim, doszło do jednak dość silnej, nie może nie tyle suburbanizacji przemysłu, ile powstawania nowych działalności gospodarczej przede wszystkim na obrzeżach okręgu. I najlepszym tego przykładem są Gliwice, miasto, gdzie jest najwięcej nowych miejsc pracy w całej Polsce, jeśli chodzi o działalność specjalnych stref ekonomicznych, czy Tychy, które są w kilku miast, gdzie tych miejsc pracy stworzono najwięcej. Natomiast de facto, jak Państwo zwrócicie uwagę, nie ma tych nowych miejsc pracy, przynajmniej w strefach, bo to jest oczywiście bardziej złożone, tam, gdzie doszło do największego regresu działalności przemysłowej, czyli w tym tak zwanym dawnym czarnym trójkącie Zabrze, Świętochłowice, Bytom. Ograniczony sukces w przyciąganiu nowych działalności gospodarczych na tereny poprzemysłowe ma miejsce w Dąbrowie Górniczej czy Sosnowcu. Swojego czasu Sosnowiec był jednym z liderów w Polsce, jeśli chodzi o taką politykę przyciągania inwestycji na tereny poprzemysłowe i to okazało się dosyć skuteczne, ale w skali nowych miejsc pracy, jak porówna się, że w Sosnowcu było kilka kopalni, każda z nich, najmniejsza z nich była większa niż gros, niż wszystkie miejsca stworzone przez nowych inwestorów, to ten sukces jest dosyć umiarkowany. Czy to jest jeden element dotyczący tak naprawdę, gdzie pojawiają się nowe miejsca pracy w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym w Przemyśle, więc tam, gdzie jest dobra dostępność komunikacyjna,
gdzie nie ma szkód górniczych tak naprawdę, gdzie są tereny inwestycyjne. Natomiast pytanie o kierunek tych zmian i znowu mechanizm, który ja starałem się poznać dotyczący specyfiki mechanizmu powstawania nowych działalności gospodarczych, no tak naprawdę dość ciekawie potwierdziła mi się tak zwana hipoteza paralelna, która została wysnuta ongiś dla zagłębia rury, to znaczy, że przede wszystkim reindustrializacja następuje poprzez przemysł przetwórczy, a za tym idą usługi dla biznesu i tutaj dość wyraźnie to widać w dwóch okresach czasowych, w których to badałem, zarówno w okresie wzrostu gospodarczego przed globalnym spowolnieniem, kiedy sekcja D, wtedy to jeszcze stare PKD 2004, czyli przemysł przetwórstwo przemysłowe, była główną działalnością dynamizującą. To jest analiza bazy ekonomicznej, czy to nie są miejsca pracy bezwzględne, tylko miejsca pracy nadwyżkowe. Za tym szła obsługa nieruchomości i firm, ale tak zwróćcie Państwo uwagę, znowu jest to bardzo silnie terytorialnie zróżnicowane, tak de facto bardzo selektywne w przestrzeni, gdzie zwycięzcami jest kilka miast, jak Tychy, Gliwice, Sosnowiec, jeśli chodzi o działalności gospodarcze, a usługi dla biznesu przede wszystkim Katowice, Gliwice, Sosnowiec, czyli trzy największe miasta konurbacji, ale przede wszystkim Katowice. Drugim takim elementem, który mnie zawsze interesował, to była kwestia, no właśnie, a jak to jest z tym zaawansowaniem technologicznym? Bo znowu taka narracja, która cały czas się przejawia, już może mniej trochę w nauce, ale bardziej w polityce czy w mediach, to jest taka chęć za nowymi, zaawansowanymi działalnościami, że high-tech zastąpi te upadające kopalnie czy huty. No to jest w dużej mierze myślenie magiczne. Tak naprawdę przykład konurbacji katowickiej świetnie to pokazuje, że awans technologiczny idzie w kierunku branż o wyższym zaawansowaniu technologicznym najczęściej, ale branż pokrewnych, branż, które technologicznie są mocno związane z historycznym kompleksem działającym na danym terenie. I to dość dobrze widać, jeśli chodzi o typ inwestorów działających na terenie specjalnej strefy ekonomicznej katowickiej. Dominuje tu niby średnio wysoka technika, bo tak naprawdę dominuje tu branża motoryzacyjna, ale trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę w ramach samej branży motoryzacyjnej gros pracy to są jednak te bardziej pracochłonne i wymagające nieco mniej kompetencji segmenty łańcucha produkcji. Natomiast to, co widać też ewidentnie, że następuje powolny awans technologiczny, przynajmniej na poziomie głównego PKD branż, w których działają inwestorzy. On jest dosyć powolny, ale widać dość wyraźnie wzrost przemysłu średniej wysokiej techniki, a kurczenie się przemysłu niskiej techniki. Natomiast jak popatrzy się na gros wszystkich firm działających na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to widać, że ten zaawansowanie technologiczne jest dużo niższe. Tak naprawdę dominuje średnio niska technika, przede wszystkim związana z firmami przemysłu metalowego i powiązanego, natomiast tak naprawdę też widać stopniowy awans kompetencyjny, natomiast no, ten najbardziej pożądany przemysł high-tech, de facto to jest kilka procent, więc w tej strukturze zaznacza się bardzo słabo. Na połowę lat 2000 to było około 200 firm, w sumie skupiających między 3 a 5% całego zatrudnienia w przemyśle, no i też widać, że on jest bardzo selektywny w przestrzeni. Nawiązuje do tych miast, które tworzyły umożliwiające środowisko dla rozwoju nowych branż. No, Gliwice są to najlepszym przykładem, bo chyba nie ma w Polsce w skali miasta dużego przykładu rozwoju nowych działalności przemysłowej poprzez przedsiębiorczość akademicką. Oczywiście Katowice jako główny ośrodek regionalny, ale także ciekawy przykład tych, gdzie powstało całkiem sporo spin-offów związanych z dawnymi zakładami elektroniki górniczej. Jak i miast na obrzeżach zdywersyfikowanej gospodarce, takie jak Tarnowskie Góry, jak Mikołów, gdzie w socjalizmie też było troszkę high-techu. No i przykład, zwróćcie Państwo, przykład Imielina, tego niewielkiego miasteczka na południowo-wschodniej części konurbacji, które jest jednym z głównych miejsc urbanizacji i osiedlania się przede wszystkim informatyków. A jak mawia mój kolega Grzegorz Micek, firmy informatyczne są tam, gdzie mieszkają informatycy, więc Imielin jest tego dobrym przykładem. No i na koniec, kończąc tą część górnośląską, warto zwrócić uwagę jeszcze raz, no czy jest ta droga na skróty, tak? Czy od miasta tradycyjnego przemysłu, który tutaj ilustrowany jest przez taki klaster kilku miast, które ciągle jeszcze są uzależnione od pojedynczych wielkich pracodawców, takich jak kopalnia, jak Bieruń, Lędziny, czy kilka kopalni, jak Ruda Śląska, poprzez miasta, gdzie te kopalni czy hut już nie ma, takich jak Bytom, jak Świętochłowice, jak Sosnowiec, przez inne miasta, no widać ewidentnie, że no nie ma tutaj drogi na skróty. Tak naprawdę właściwie postęp od ośrodka monofunkcyjnego do ośrodka, gdzie mamy silną aktywność małych i średnich firm, no idzie w dużej mierze przez fazę upadku, a następnie przez powolny awans technologiczny w górę,
i nie zawsze on się udaje, czego przykładem jest chociażby Bytom, który dalej jest ośrodkiem, jak Państwo znakomicie widzicie, silnie problemowym. No i tak, więc podsumowując tą część górnośląską, ewidentnie udało się potwierdzić, że w tym okręgu przemysłowym reindustrializacja następuje poprzez pokrewne, ale bardziej technologicznie zaawansowane działalności przemysłu przetwórczego przede wszystkim, także no nie ma tej drogi na skróty. Po drugie, ewidentnie widać powolny awans kompetencyjny. To znowu istnieje pewna narracja pokazująca, no, że firmy zagraniczne zlokalizowane na Górnym Śląsku, zwłaszcza firmy automotive, to są montownie. To jest wszystko dużo bardziej złożone. Tak naprawdę mamy do czynienia z obecnością wielu segmentów w łańcuchu produkcyjnym, od bardzo pracochłonnych, prostych działalności po bardzo zaawansowane. W ostatnich kilku latach widać ewidentnie wzrost powiązania sieci innowacyjnych, powstawanie dość ciekawych powiązań klastrowych w postaci chociażby Silesia Automotive Advanced Manufacturing Cluster. Warto też, myślę, że popatrzeć sobie na następujący wzrost złożoności, który wynika z powstawania różnych, czy istnieje różnych ekosystemów innowacyjnych. Tutaj nasz kolega dr Marcin Baron z Uniwersytetu Ekonomicznego prowadzi bardzo ciekawe badania dotyczące właśnie funkcjonowania poszczególnych ekosystemów innowacyjnych, ich genezy i oddziaływania. Myślę, że to są jedne z bardziej, znaczy z bardzo wiodących w tej chwili badań, jeśli chodzi o to, co, jak można interpretować rozwój konurbacji katowickiej. No natomiast takim głównym dylematem jest zagrożenie chorobą północno-wschodnioangielską. Czyli tak naprawdę pytanie, czy to, że monokultura górniczo-hutnicza w dużej mierze zastąpiona przez dominujący przemysł samochodowy, który reprodukuje pewne cechy, nie przesunęła o kilkadziesiąt lat tak naprawdę głównej fazy restrukturyzacji, tak jak to było w Newcastle czy w okolicach, gdzie tak naprawdę był przemysł górniczy, potem i hutniczy, potem był przemysł chemiczny, potem były centra usług zaawansowanych, a potem został głównie sektor publiczny i tak naprawdę odbywało się to przez taką sekwencję branż o wyższej wartości dodanej, bardziej technologicznej, ale tak naprawdę nawiązujących do pewnych cech terytorium dotyczących przede wszystkim skupienia miejsc pracy w wielkich zakładach i pracy najemnej. Proszę Państwa, drugi przykład, jeśli chodzi o okręgi przemysłowe. Sudecki okręg przemysłowy, mniej weselsza historia niż okręg górnośląski. Sudecki okręg, jak znakomicie wiemy, historycznie, jeśli popatrzymy na historyczne ziemie polskie, no w okresie największego rozwoju on leżał w Niemczech, był okręgiem największym, dopiero u schyłku wieku XIX został przegoniony przez okręg górnośląski, a później przez okręg łódzki i warszawski. Okręg, który rozwinął się w dużej mierze na przemyśle włókienniczym, ale tak naprawdę na innych branżach, które systematycznie od wieku XIX tam powstawały, jak górnictwo węgla kamiennego, jak przemysł porcelanowy, szklarski, papierniczy, później elektrotechniczny i elektroniczny w okresie PRL-u. Okręg, który zanotował bardzo silną deindustrializację. W pierwszym 15 latach transformacji liczba miejsc pracy spadła o ponad 50% i właściwie już na tym poziomie została. I znowu krótka sekwencja pokazująca, jak to następowało. Okręg bardzo policentryczny. U schyłku socjalizmu głównym ośrodkiem był rzecz jasna Wałbrzych, ale także inne ważne ośrodki w pobliskie, Świdnica, Bielawa, Pieszyce, Dzierżoniów, Jelenia Góra oczywiście i bardziej na zachodzie Bolesławiec czy Turoszów. Także zostawimy sobie tą mapę, która jest aktualna. Także w efekcie 25 lat transformacji zostało w Sudetach no, około 40 parę procent miejsc pracy, które były w 1989 roku. Przy tym były to już zupełnie inne firmy. Myśmy identyfikowali, które firmy przetrwały w okręgu sudeckim i na 258 zakładów, które nam się udało zidentyfikować, które działały w 1988 roku, przetrwało 88, jak dobrze pamiętam, czyli mniej więcej 1/3. Tylko dwie firmy włókiennicze, troszkę więcej firm z innych sektorów, pominąwszy oczywiście górnictwo węgla kamiennego, które zanikło zupełnie. I znowu to było bardzo selektywne w przestrzeni. Z jednej strony zależało od branży, tutaj głównym czynnikiem wyjaśniającym była branża. Z drugiej strony reindustrializacja po pierwsze była czynnikiem odległości od Wrocławia i dostępności komunikacyjnej do autostrady A4. Lokalną czy regionalną polityką państwa w postaci powołania pierwszej strefy na tym obszarze, czyli strefie wałbrzyskiej, która okazała się dość dużym sukcesem. Oczywiście
nie generując aż tyle miejsc pracy, ile historyczne górnictwo węgla czy włóknictwo na tym terenie. No niemniej jednak Wałbrzych przyciągnął ponad 10 tysięcy miejsc pracy, a z drugiej strony zróżnicowanym tempem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Z tą przedsiębiorczością w Sudetach tak naprawdę jest bardzo ciężko. To jest między innymi wynik tego, że jest to obszar depopulacyjny właściwie od lat 70. Obszar pozametropolitalny, ta kultura zależności w Sudetach jest bardzo silnie widoczna, także no z jednym z takich efektów, który będzie wpływał na długoterminową trajektorię, jest to, że jest to silny związek między deindustrializacją i aktywnością zawodową. On jest znacznie silniejszy niż między deindustrializacją a bezrobociem. To też badania brytyjskie pokazały, że właściwie warto bardziej przyglądać się z punktu widzenia procesu deindustrializacji, co się dzieje z aktywnością zawodową niż samym bezrobociem, bo bezrobocie wyjaśnia dużo mniej. Natomiast no, Sudety pokazują jeszcze jeden taki dość ważny element, że tutaj nie tyle deindustrializacja jest problemem i tak naprawdę szersza słabość terytorium, która wynika zarówno z takich, a nie innych aspiracji, motywacji, kapitału ludzkiego, który na danym terytorium kształtowany jest przez no, historyczny napływ i odpływ mieszkańców. Tak, zostało mi 7 minut, więc na dwa miasta. Więc przechodząc, proszę Państwa, do skali lokalnej. 5 miast, które w Polsce przeszły silny upadek dominujących przed 1989 roku branż przemysłowych. Radom, Bytom, powiat starachowicki, mielecki, czyli Mielec, Starachowice. Nie ma danych o stopie bezrobocia na poziomie miast, jak wiemy, więc stąd powiaty, no i Bielsko-Biała. I widać, że trajektorie tych miast w ostatnich 20 latach były dosyć różne, wyrażone chociażby stopą bezrobocia od tych, które ewidentnie no, dalej sobie nie poradziły, jak Bytom czy Radom, po miasta, które właściwie po silnym okresie problemowym stagnują w swoim rozwoju, takie jak Starachowice, no i wreszcie po dwa miasta, którym się relatywnie udało, z jednej strony Mielec, no a jeszcze lepszym przykładem jest Bielsko-Biała. Więc proszę Państwa, historia dwóch miast, Mielca i Starachowic. Pod wieloma względami wydają się one podobne. Obydwa położone jako są ośrodkami pozametropolitalnymi, podobnej wielkości, Starachowice trochę mniejsze, 50 tysięcy mieszkańców, Mielec 60 tysięcy, uzależnione u schyłku socjalizmu od wielkiego jednego zakładu przemysłowego, który zatrudniał miarę podobną liczbę mieszkańców, około 20 tysięcy, zarówno PZL WSK Mielec, jak i Starachowice. Stosunkowo peryferyjnie położone, bo dobra dostępność Mielca wynikająca z autostrady A4 to jest stosunkowo nowy fenomen. No i cóż, natomiast jak się popatrzy na to, co się działo z tymi miastami po roku 90, to mieliśmy do czynienia z dość odmiennymi trajektoriami. Z jednej strony Mielca, który udatnie przekształcił się w wielofunkcyjny ośrodek przemysłowy. Z drugiej strony Starachowic, którym się znacznie mniej powiodło. I znowu w tym wypadku można to interpretować z jednej strony jako dziedzictwo cech związanych z cechami samego zakładu przemysłowego, chociażby z oczekiwanymi poziomami kwalifikacji, kompetencji, jednak wymagania produkcji lotniczej, a wymagania produkcji ciężarówek przed 1989 roku były bardzo różne. Można interpretować w kategoriach jakości elit lokalnych oraz szerszej kultury zasobów, wyposażenia zasoby kapitału ludzkiego czy kapitału społecznego. Tutaj można interpretować to w klasycznej interpretacji zaborowej, prawda, Starachowice w zaborze rosyjskim, Mielec w dawnej Galicji. Także można powiedzieć, że to była swego rodzaju właśnie to, co my próbujemy interpretować w kategorii zlokalizowanej zdolności, że ogólne i wyspecjalizowane zdolności, czyli cechy zakorzenione z jednej strony w firmach, z drugiej strony w mieszkańcach, one dość mocno różnicowały te, zdawałoby się, podobne miasta i w efekcie stało się tak, i ja może już przejdę bardziej tutaj do konkluzji, że dobre, specyficzne dla branży ogólne zdolności w Mielcu opierające się na cechach zakładu przemysłu lotniczego zostały reprodukowane z jednej strony przez duży napływ inwestycji zagranicznych, około 50 nowych inwestorów przyciągniętych dzięki temu, że w Mielcu, to właśnie w Mielcu powstała pierwsza koalicja lokalna, która przełamała to myślenie wstecz, ten syndrom patologicznej homeostazy i właściwie
udało im się doprowadzić do utworzenia właśnie w Mielcu pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej, a w Starachowicach, chociaż pomysły na strefę w Starachowicach pojawiły się równolegle, tak naprawdę poprzez system dość specyficznej reprodukcji władzy, kiedy z jednej strony elity solidarnościowe, z drugiej strony postkomunistyczne zmieniały tam się co kadencję, właściwie nie doszło do wykreowania jakiegoś spójnego reżimu lokalnego, który byłby reżimem prorozwojowym. No i po trzecie, w efekcie dzięki temu, że Mielec dało przyciągnąć całkiem sporą liczbę firm, dzięki temu, że są dość znaczne efekty mnożnikowe działalności, no myśmy je wyszacowali mniej więcej na jedno miejsce pracy w strefie, około 0,4 miejsca pracy poza strefą, po bardzo dokładnych badaniach w Starachowicach, gdzie efekty strefy były dużo niższe. Po drugie, okazywało się, że w Mielcu też przyciągnięte działalności jednak reprezentowały troszkę wyższy poziom zaawansowania, także kompetencyjnego. W Starachowicach ewidentnie dochodzi do odtwarzania tego właśnie syndromu kultury zależności, uwięzienia w bardziej pracochłonnych działach przemysłu, chociaż akurat Starachowice dość zadziwiająco, no, największym przykładem sukcesu jest, jak się okazało po 30 latach, restrukturyzacja dawnego Stara, który w tej chwili stał się centrum kompetencyjnym niemieckiego koncernu MAN, produkcji autobusów miejskich na Europę. I proszę Państwa, kilka wniosków, więc po pierwsze, wydaje mi się, że tak naprawdę to, co tutaj dzisiaj pokazałem, dość dobrze odzwierciedla taką myśl przez kilku autorów postawioną w parę lat temu w Regional Studies, że tak naprawdę nowa ścieżka rozwoju to jest rekombinacja cech. Z jednej strony branży, które istnieją na danym terenie, z drugiej strony jakości lokalnych instytucji i jakości kapitału ludzkiego i społecznego. I ta rekombinacja w tym trójkącie cechy branży, czyli cechy firm, a z drugiej strony cechy terytorium, reprezentowane przez instytucje i zasoby tkwiące w ludziach, stworzy umożliwiające bądź ograniczające środowisko do powstania nowych branż. Także ja tutaj niewiele o tym powiedziałem. Można też próbować interpretować te zmiany w ramach tzw. kultury industrialnej, przy czym nie odwołując się tutaj do materialnych czy niematerialnych, klasycznego dziedzictwa przemysłowego, a raczej przez pewien zespół cech kształtowanych przez rozwinięty historycznie kompleks działalności na danym terenie, co nawiązuje właśnie do tej koncepcji zlokalizowanej zdolności, czyli z jednej strony efektu branży, z drugiej strony efektu terytorium. No i teraz pytanie jest, co dalej, bo tak naprawdę ten model reindustrializacji, który myśmy przerabiali w ostatnich trzech dekadach, opartego po pierwsze na taniej, ale zmotywowanej sile roboczej, na dużej elastyczności, na motywacji do pracy, na korzyści komparatywnej wynikających właśnie z tych cech, o których powiedziałem, częściowo także na sprzyjającej polityce proinwestycyjnej państwa poprzez jednak dość hojne wyposażenie w ulgi proinwestycyjne, bo się jak wiemy wyczerpuje. Pytanie, co będzie dalej, zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje technologicznie, organizacyjnie w przemyśle, no i oczywiście w kontekście tego, co dzieje się na rynku pracy, bo to jest w tej chwili główne wyzwanie, czy tak naprawdę tutaj nie będzie implozji, czy nie wiem, chociażby 2 miliony Ukraińców z jednej strony przyczynią się do utrwalenia tego modelu na najbliższe parę lat, czy też raczej do awansu kompetencyjnego. No i tak naprawdę kwestie oczywiście dotyczące zmian społecznych i w ogóle chęci pracy w przemyśle, co tak naprawdę było jednym z głównych problemów tego, co się stało w Wielkiej Brytanii, gdzie ta industrializacja wiązała się chociażby z tym, że dla wielu młodych ludzi przemysł nie był miejscem atrakcyjnej pracy. Dziękuję Państwu za uwagę i chętnie odpowiem na pytania. Mówię, że materiał jest znacznie więcej niż czasu, który jest potrzebny do prezentacji. Dziękuję. Mamy taką możliwość, że zbieramy pytania. Dobrze, to ja sobie będę pisał. Jasne.